Witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem 20. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W poniedziałek o godzinie 19 na Suzuki Arenie Korona Kielce zmierzy się z ŁKS-em Łódź. Jest ze mną trener Kamil Kuzyra. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Oraz przedstawiciele mediów. Dzień dobry, zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry, panie trenerze. Przyzwyczaił nas pan, że przychodził z kartką na konferencji, a dzisiaj jest książka, więc od początku co tam w niej jest i co trener ma nam na początku do przekazania? Kurczę, no bardzo fajna książka. Ostatnio gdzieś miałem okazję gościć w jednym radiu i temat szedł na tematy zarządzania, psychologii i tak dalej. I, no ja też ze swoich rzeczy korzystam. Myślę, że ciekawa książka, którą warto zobaczyć i po prostu się z nią podzielę. Liga tuż. Dzisiaj pierwsze mecze. Korona na koniec kolejki gra z ŁKS-em. Jakie nastawienie właśnie przed tą drugą częścią sezonu? Sytuacja podobna do tej sprzed roku. Trzeba się szybko wygrzebać ze strefy spadkowej, ale chyba więcej powodów do optymizmu jest mimo wszystko. Jesteśmy gotowi, to na pewno. I ten tydzień był naprawdę bardzo ważny i jest cały czas. Czuć emocje i czuć już pomału smaczek meczu i no ja widzę po zespole, że jest bardzo duża determinacja do tego i przede wszystkim wiemy o tym, jak chcemy zacząć, wiemy o tym, jaki mamy cel na tą rundę, wiemy, co musimy zrobić, co musimy zabrać, a co straciliśmy w zeszłej. Także naładowani mocno, wiem, że łatwo na pewno nie będzie, bo rzeczywiście ta liga się rozwija, dużo ciekawych transferów przychodzących do ligi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało u przeciwników. Natomiast z naszej strony wszystko to, co mogliśmy zrobić i to, co chcieliśmy zrobić w tym okresie teraz przygotowawczym, zrealizowaliśmy. W tej chwili gdzieś tam wyświeżamy temat, żeby już trafić z tym zdrowiem i z formą na mecz mistrzowski. I tak jak powiedziałem, no, nie możemy się doczekać już. Korona zaczyna od ważnego spotkania. ŁKS, ostatnie miejsce w tabeli, 8 punktów przewagi żółto-czerwonych. No, taki mecz, który dużo waży dla jednych i drugich i tutaj nie ma takiej jakiejś taryfy ulgowej, tylko od razu trzeba rzucić wszystko na szalę. Przede wszystkim to ja bym nie brał tego meczu w kategoriach takich, że gramy z ostatnią drużyną, bo zawsze ten okres przygotowawczy w Ekstraklasie jest taki, że wiadomo, tabela jest tabelą, natomiast układ przed rundą rewanżową, ja uważam, jest na zero i nie ma tu sensu oceniać zespołu przez pryzmat pozycji, bo naprawdę to już było. Dzisiaj tak naprawdę zaczynamy nowe rozdanie już w Ekstraklasie i zobaczymy, co te zespoły będą prezentować. Na pewno jedno jest pewne, że nikt z tej ligi nie chce spaść i zrobi wszystko, żeby w niej pozostać, a my jesteśmy na to przygotowani i damy sobie z tym radę. Analiza rywala jest utrudniona, bo sporo zmian w ŁKS-ie. 6 zawodników ubyło, 5 przyszło. Jeden naprawdę z bardzo ciekawym CV. Durmisi, lewy obrońca. ŁKS też nie przegrał żadnego sparingu. Korona dotarła do materiałów z tych meczów i coś trener może więcej powiedzieć o ŁKS-ie. Czy Piotr Stokowiec wprowadził zimą jakieś większe zmiany? No na pewno to było gdzieś tam przewidywalne, tak, że ŁKS chcąc pozostać naprawdę musi wykonać kilka jakościowych ruchów i takie też wykonał. Na pewno z tych materiałów, które mamy dostępne, z obserwacji, które przeprowadziliśmy, widać tam po prostu rękę trenera i styl trenera Stokowca. Ci, którzy śledzą, to wiedzą, jak gra i widać dużą zmianę taką, jeśli chodzi o dyscyplinę i kulturę gry. Na pewno sporo jakości w tym zespole. Mamy swój sposób na to, jak będziemy chcieli rozegrać ten mecz i tutaj dzisiaj najważniejsza jest rzecz, bo wiadomo, że pierwszy mecz zawsze jest taką, nazwijmy to niewiadomą, bo wchodzimy w nowe rozdanie, ale najważniejsze dla mojego zespołu jest dzisiaj jedna podstawowa rzecz, żebyśmy byli sobą. Byliśmy sobą i ja przez cały okres przygotowawczy widziałem naprawdę bardzo dużo chęci, bardzo dużo zaangażowania, myślenia w tym, ale też widziałem rzeczy takie, które są naturalne, ludzkie, czyli
chęć dodania coś ponadto. I czasami to idzie, przeradza się troszeczkę w bardziej taki indywidualizm, a dzisiaj potrzebujemy zespołu i potrzebujemy przede wszystkim być sobą i tacy na pewno będziemy w poniedziałek. Na starcie zimowych przygotowań powiedział pan, że korona przejdzie zmiany w sposobie gry. Widzieliśmy to w sparingach. Tych konkretów klub na pewno potrzebuje, bo w pierwszej części sezonu było dobrze, jeśli chodzi o grę, wymianę podań, odbiór, ale pod szesnastką tak jakby decyzyjności czasami brakowało i czy ta gra korony właśnie będzie delikatnie uproszczona i będzie bardziej przypominała tę sprzed roku, z rundy wiosennej, kiedy stosunkowo szybko udało się tworzyć jakieś zagrożenie pod bramką rywala i żyć z tych kontrataków, przejęć? Nie, zostawiamy swój styl i po prostu chęć gry w piłkę, to na pewno. Natomiast popełnialiśmy bardzo dużo błędów takich w takim najzwyklejszym pozycjonowaniu się, bo my na tyle dzisiaj jesteśmy świadomi i też dobrze zorganizowani, że czasami nie potrzebujemy aż tylu zawodników do tego, żeby skutecznie gdzieś tam ominąć pierwszą linię pressingową i to się troszeczkę wiązało z tym, żeby wytuścić te rzeczy i pokazać, że naprawdę tego nie potrzebujemy, a co za tym idzie, będziemy mieć większą liczbę zawodników nad piłką, którzy bezpośrednio mogą zaatakować i myślę, że zawsze tutaj jakby przewaga osobowa w tej strefie ofensywnej jest tutaj bardzo ważna i wiem, że będziemy z tego korzystać. Były już naprawdę dobre momenty. Natomiast tak jak mówię, że dzisiaj potrzebne nam jest po prostu jedność i bycie sobą, bo to jest najważniejsze, bo ja wiem, że jakość zespołu mamy naprawdę dobrą. Energia w zespole i atmosfera w zespole jest bardzo dobra i to jest najważniejsze. Wiem, że tak jak wczorajszy dzień przyniósł takie troszeczkę, nazwijmy to może nie rozczarowania, ale to był już taki moment, w którym trzeba było w pewnym sensie odsłonić te karty i jedni się zadowolili tym, bo wiedzą, że najprawdopodobniej wyjdą w tym meczu, drudzy, którzy rywalizowali cały okres przygotowawczy i też wyglądali bardzo dobrze, ale tych miejsc jest tylko 11, natomiast jest takie nastawienie w zespole, wiadomo, 11 tylko zacznie, ale bardzo ważne będzie, kto będzie te mecze kończył i ta liga jest naprawdę nieprzewidywalna. Przede wszystkim w tej rundzie będzie bardzo szybka i trzeba być naprawdę przygotowanym mocno. Mamy swoje problemy, jeśli chodzi o zagrożenie żółtymi kartkami. Jest sporo osób zagrożonych. Każdy dostanie swoje szanse i na pewno będzie miał opcję do tego, żeby się wykazać. A na pewno są przygotowani, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest nastawienie mental na ten mecz, bo na pewno chcemy dobrze zacząć, LKS też i wiemy, jakie są warunki i na pewno będzie to mecz twardy, ale pewnie nie zabraknie w nim też dobrej piłki, czego oczywiście wszystkim życzę, bo do czegoś przyzwyczailiśmy, wiemy, że potrafimy grać w tą piłkę, wiem, że dzisiaj dołożymy konkretów i po prostu będziemy w tym, co robimy, dobrzy i liczymy bardzo na to, że po prostu stworzymy taką atmosferę jak choćby w ubiegłej rundzie na Suzuki Arenie, gdzie naprawdę mieliśmy bardzo duże wsparcie i po prostu trzeba siebie, swoją osobę ruszyć tutaj już sprzed komputera, sprzed telefonu i przyjść po prostu wspierać, bo to wsparcie jest dzisiaj bardzo ważne i nasi kibice to nieraz pokazali, także gorąco zachęcam do tego, żeby przyjść, odejść od telefonu, odejść od komputera i po prostu spędzić ten wieczór z nami, spędzić ten wieczór z Koroną i zrobić wszystko, żeby zdobyć 3 punkty, żeby Korona wygrywała, bo Korona, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy jest za to odpowiedzialny i oczywiście my na boisku, ale cała ta otoczka, którą wytworzyliśmy wokół klubu, jest bardzo dobra i wszyscy naprawdę z niecierpliwością na to czekają, także wszystkie ręce na pokład i po prostu walczymy o dobro Korony, o dobro miasta.
Czyli trener już nie ma zbyt wielu znaków zapytania, jeśli chodzi o tą podstawową jedenastkę na ŁKS i czy w niej w stosunku do jesieni będą jakieś zaskoczenia, no bo w sparingach dobre recenzje zbierały Bartek Kwiecień i czy on właśnie bardzo zbliżył się do tego pierwszego składu? Mam znaki zapytania, ale to jest bardzo dobre dla mnie, tak, ale na to też przygotowaliśmy się. Decyzje po prostu trzeba podjąć i mam nadzieję, że po prostu te decyzje się obronią, bo finalnie, tak jak mówię, musimy 11 może tylko zacząć, tak, i kwestia, czy dobrze trafimy, ja wierzę w to, że tak, a nawet ci, którzy nie zagrają, to wejdą i zrobią swoje. Czy będą zmiany? Troszkę tak, bo mamy kilku nowych zawodników. Kwestia tak naprawdę, mówię, dzisiejszej, jutrzejszej nocy, czy po prostu podjęcia decyzji i to bardzo ważnej decyzji, bo ja wiem, że niektórzy wyglądają bardzo dobrze, ale też jeszcze potrzebują na to czasu. Niektórzy poznają dopiero specyfikę, tak jak Dani Trejo na przykład pierwszy mecz zagrał teraz w okresie przygotowawczym na obozie. Wyglądało to bardzo dobrze. Dzisiaj w meczu z Piastem to było zupełnie inne granie, już poważne granie, typowo ekstraklasowe i w pierwszym momencie się z tym zderzył. Natomiast ja widziałem też jego reakcję w tygodniu. Wczoraj mieliśmy grę wewnętrzną i już ta świadomość jego, jak ta liga może wyglądać, bo już ją poczuł, po prostu go pchnie do przodu, tak? Także no zobaczymy. Kilka niewiadomych będzie, jest, ale decyzję trzeba podjąć. Panie trenerze, luty, marzec, te mecze też są specyficzne, no bo pogoda jest jaka jest, murawy jakie są, takie są i też wiele determinacji trzeba wkładać, aby niektóre spotkania po prostu przepychać, bo niekiedy w piłkę po prostu nie będzie się dało grać ładniej i wtedy ten element uproszczenia będzie konieczny i czy korona jest właśnie na to gotowa. Tak. I to jest bardzo ważny aspekt, dlatego też tak planowaliśmy ten okres przygotowawczy, żeby zjechać z obozu na 2 tygodnie, żeby się zaadoptować do tych warunków i ten mecz sparingowy z Piastem naprawdę oddał to 1-1, bo te warunki były naprawdę bardzo mocno zbliżone do tych, które będą panowały na Suzuki Arenie. Wiemy, że te boiska, no tak jak pan powiedział, nie będą jakieś tam mega jakościowe, ale no, ja dzisiaj nie będziemy jakby dyskutować na temat zaangażowania woli walki, bo dzisiaj bez tego nie istnieje piłka nożna, a tym bardziej Korona Kielce, gdzie to jest naszym DNA od zawsze i tutaj nikt nigdy na tym stadionie nie miał łatwo i łatwo mieć nie będzie. To jeszcze pytanie o młodzieżowca. Korona zacznie z nim w pierwszym składzie, bo wiemy, że Xavier Dziekoński jeszcze musi trochę poczekać. Jesienią udało się delikatnie nadrobić wynik, więc jak trener się do tego zapatruje na te pierwsze spotkanie. I też przy okazji pytanie o Xaviera, czy jest lepiej, czy wszystko przebiega zgodnie z planem i kiedy może wrócić do treningów. Tak, Xavier w tym tygodniu, najprawdopodobniej dzisiaj, jesteśmy cały czas gdzieś tam że tak powiem, na relacjach i jeżeli przejdzie badanie, bo tam trzeba jeszcze zbadać to dno oka, czy to wszystko jest po prostu zgodnie z planem, jeżeli tu dostajemy zielone światło, to myślę, że od przyszłego tygodnia Xavier już, co prawda w masce, ale generalnie wejdzie już pomału w treningi, także to już, myślę, temat pomału nam się prostuje. No, sytuacja młodzieżowca, no rzeczywiście, no, gdzieś tam mamy pewne tematy nadrobione. Poczyniliśmy też swoje kroki do tego, żeby tych młodzieżowców wyeksponować. Natomiast każdy po prostu musi na to mocno zapracować, bo był okres przygotowawczy, coś szykowaliśmy. Jeden w pierwszym okresie był w lepszej dyspozycji, drugi w drugiej, a finalnie ja w tym meczu na pewno nie będę patrzył tutaj na przepis młodzieżowca i jeżeli wszystko będzie wyglądało tak jak wygląda, no to trzeba będzie po prostu podjąć decyzję stricte piłkarską, nie kierującą się tym, czy ktoś jest młodszy, czy ktoś jest starszy. Ktoś ma dawać nam po prostu jakość i tym się kierujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, jeszcze trenerze ode mnie kilka pytań.
To doprecyzowując jeszcze sytuację kadrową, czy wszyscy zawodnicy do tej pory, którzy tutaj wykazywali akces do gry, będą mogli zagrać, czy pojawiły się jakieś może nowe urazy? No okej, bo dobra, tego nie powiedziałem. Czyli wiadomo, Dziekon nie jest do naszej dyspozycji, Łukowski też nie i Petrow na dzień dzisiejszy też nie. No są jakieś drobne urazy, tak, ale to nie jest nic takiego niepokojącego, także no, cały czas gdzieś tam nad tym pracujemy i myślę, że w poniedziałek będziemy wszyscy gotowi do tego, żeby walczyć. To bardzo pozytywne, co trener mówi, że jest ta rywalizacja i to chyba bardzo ważne dla pana, bo najlepszy okres korony Kamila Kuzery kojarzymy jednak, tak mi się wydaje przynajmniej, z momentem, gdzie te zmiany pomagały i rezerwowi też dawały, rezerwowi dawali odpowiedni poziom, potrafili go podtrzymać względem tego, co było na przykład w pierwszej połowie, albo nawet go jeszcze przewyższyć. No tak, no temat rezerwowych, nazwijmy to jest taka trochę niewdzięczna rola, bo nie wychodzisz od początku, jesteś tym rezerwowym, ale de facto no ci rezerwowi tych możliwość 5 zmian to naprawdę jest wymiana połowy zespołu i oni decydują o tym, czy ta drużyna w danym momencie meczu pójdzie jeszcze do góry, czy będzie zupełnie odwrotnie. Także to jest, myślę, dzisiaj trochę ważniejsza chyba rola nawet tych, którzy zaczynają, bo naprawdę tempo gry idzie do przodu i kadry tych zespołów są naprawdę już coraz to szersze i my też jesteśmy na to przygotowani. Także ja mocno wierzę w tych chłopaków, którzy po prostu nie zaczną tego meczu od początku, ale wiem, że jak przyjdzie sygnał do tego, żeby weszli i pomogli, to na pewno zrobią wszystko, żeby tak było. To jeszcze ostatnie pytanie. Jak się zastanawiam, czy większe znaki zapytania były przed startem całego sezonu, czy jednak przed startem tej rundy wiosennej? Nie wiem, czy większe. Zawsze to jest... Ja tak sobie analizowałem ostatnio ten tydzień i pracy już taki decydujący startowy mikrocykli. Zawsze czuć, że to jest coś innego. To jest coś innego i niby wszyscy mówią, że jest spokój, że jest taki, nazwijmy to, luz w tym, ale czuć, po prostu to czuć, że każdy już jest, przygotowuje się po prostu na bitwę i z każdej strony to spinamy, także start jak myślę każdy inny, natomiast no, trzeba być na to mocno przygotowanym i jesteśmy. Czy jeszcze jakieś pytania? Bo ostatnie bym prosiła, dobra? Dobra, to jest tylko jedno. Panie trenerze, czego się można, jakie ma pan nadzieje? To jest pewnie jasne, znając pana i drużynę i klub. Czego się pan najbardziej obawia przed tą całą rundą, nie przed pierwszym meczem? Nie obawiam się. Mam tylko, znaczy może to nie obawy, ale to, co powiedziałem na początku. Jeżeli ta drużyna będzie sobą, a ona jest sobą, jeżeli nie będziemy chcieli być lepsi strukturalnie, jeżeli nie będziemy wymyślać, jeżeli po prostu będziemy realizować zadania, które sobie gdzieś tam wytyczymy na ten mecz, to po prostu wszystko będzie dobrze, ale ta dyscyplina momentami w tamtej rundzie kosztowała nas bardzo dużo. Bardzo dużo i to są te małe rzeczy, które straciliśmy, które dzisiaj po prostu musimy odebrać, ale żeby je odebrać, to musimy być naprawdę mega mocno zdyscyplinowani i odpowiedzialni w tym, co robimy. I to na pewno daje nam większą szansę na to, żeby punktować. Dyscyplina, odpowiedzialność to jest dzisiaj klucz do tego, żeby wygrywać. Dziękuję. Dziękuję pięknie. To tradycyjnie muszę jeszcze zapytać z Twittera. Kiedy był pan bardziej pewny utrzymania? Rok temu po rundzie jesiennej czy teraz? Ja jestem pewny swojej pracy. Jestem pewny pracy sztabu i pewny pracy zespołu. Ja wiem, czuję to, bo to da się wyczuć w szatni, da się wyczuć w klubie i przede wszystkim po chłopakach, że oni są gotowi, tak? Oni są gotowi na to, żeby rywalizować
z każdym, także tyle. Dziękujemy pięknie. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję. Teraz są z nami Miłosz Trojak i Konrad Forenc. Cześć panowie. Dzień dobry. Tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań. Cześć panowie. To pytanie do obu z was. Może Miłosz, zacznij. Jakie nastawienie przed tą drugą częścią sezonu? Jak bardzo czekaliście na ten pierwszy gwizdek? Bo okres przygotowawczy pewnie okresem przygotowawczym, ale liga to liga i to już jest zupełnie inne nastawienie. No na pewno bardzo nas cieszy to, że już jesteśmy po całym okresie przygotowawczym, że za 3 dni mamy mecz. Nie ukrywam, że mi to bardzo się dłużyło. Już nie mogłem się doczekać tego pierwszego meczu. Dużo sobie powtarzaliśmy, że od początku musimy być drużyną bardzo zdeterminowaną. Musimy walczyć o każdą piłkę, o każdy punkt, bo wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji, a myślę, że korona, która ma nóż na gardle, potrafi się jeszcze mocniej scalić i walczyć jak lew o każdy punkt. Konrad? Mamy ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o poprzedni sezon i wiemy doskonale, ile trzeba dać zdrowia w to wszystko, żeby te spotkania wygrać. Zaczynamy u siebie, co jest bardzo ważnym argumentem, bo tymi spotkaniami u siebie właśnie w zeszłym sezonie zrobiliśmy tą zeszłą wiosną. Zrobiliśmy te punkty i pokazaliśmy naprawdę te serducho. I ta wiara właśnie tych ludzi dookoła, którzy dla nas przychodzili, dała efekt w postaci utrzymania. Właśnie, może przewagą korony nad resztą stawki jest to, że ma doświadczenie w walce o utrzymanie, aby wygrzebać się ze strefy spadkowej. Kiedy były większe nerwy? Przed rokiem czy teraz? No patrząc, jeśli chodzi o punkty, no to no na pewno sami wiemy, ile kosztowało nas odrobienie. Mimo tego, że punktowaliśmy, to potrzebowaliśmy chyba 3 kolejek, żeby w ogóle gdzieś tam złapać kontakt z przeciwnikami, którzy są przed nami. Także myślę, że ten bagaż doświadczenia, który mamy naprawdę z zeszłego sezonu, jest bardzo duży i to może pomóc i w tej kluczowej sytuacji, bo wiadomo, nie zawsze będzie kolorowo, może pomóc. I myślę, że ten spokój, jaki teraz mamy, to wiemy doskonale, że za 3 dni to już będzie ostra walka, zaangażowanie, determinacja i jesteśmy przekonani, że właśnie z publiką, z tymi ludźmi, którzy dają nam naprawdę dużą moc, jesteśmy w stanie pokonać każdego. Miłosz, a jeśli chodzi o aspekty piłkarskie, to co najbardziej udało się poprawić podczas tego okresu przygotowawczego i co może zmienić się ewentualnie w grze korony? No wydaje mi się, że dużo pracowaliśmy nad przejściem z obrony do ataku, żeby jak najszybciej strzelić po prostu bramkę, żeby nie wykonywać tych 20 podań. Wiadomo, jak będzie trzeba, to wykonamy te 20 podań, ale jak jest możliwość zaatakowania w łatwiejszy sposób bramki przeciwnika, no to na pewno będziemy szukać takich sytuacji. Rywalizacja, ona wzrosła bardzo poważnie podczas tego zimowego okresu przygotowawczego. 3 zawodników, ale już z jakością. No i do tego ci, którzy w koronie są już od dłuższego czasu i trener Kamil Kuzera też przyznaje, no, że ma znaki zapytania, ale to też chyba cenne, jeśli chodzi o długość rundy i o jej ciężar, kiedy pojawia się więcej zawieszeń, na przykład za kartki. No tak jak ostatnio rozmawialiśmy u ciebie na kanale, na pewno w tym momencie w Koronie Kielce na każdej pozycji jest 2 wartościowych zawodników. Tak jak już tobie mówiłem, nie chciałbym być w skórze trenera Kuzery, bo na pewno ma kilka nocy nieprzespanych, jak tą 11 ustawić. Dużo zawodników dało dobre sygnały. Ja, jak sobie gdzieś tam w domu czasem siedzę i tak sam sobie chciałem ustalić 11, no to naprawdę na kilku pozycjach długo bardzo o tym myślałem. Tym bardziej wiem, że trener ma duży ból głowy, ale myślę, że każdy trener by taki chciał mieć, bo tak jak mówimy, wiosna jest długa, są kontuzje, są kartki, a dodatkowo jest też 5 zmian, także zawsze może wejść zawodnik, a jak zawodników jest dużo dobrych zawodników, to są bardzo dobre i wartościowe zmiany. Konrad, jeśli chodzi o bramkę, no to ty przystępujesz do tych pierwszych meczów jako ta pewna jedynka, bo przez kontuzję Xaviera rywalizujesz z tymi młodymi. Też duży ciężar będzie na twoich barkach, ale ty też masz doświadczenie w tym, aby wejść w trudnych momentach i też wiadomo, jak w tych warunkach bramkarz może ważyć. Zgadza się, no
cierpliwość na mojej pozycji to podstawa i ja już od lat jestem do tego przyzwyczajony, także ze swojej strony na pewno zrobię wszystko, żeby chłopakom pomóc, na pewno nie przeszkadzać. Końcówka wiemy jaka była, no długo czekało się na tę ligę i no wiemy, że musimy zacząć bardzo mocno, żeby nawet już w tej pierwszej kolejce w rundzie wiosennej być po prostu wyżej i wyjść z tej czerwonej strefy i walczyć o te pozycje wyższe, a nie tylko oglądać się za plecy, bo my chcemy patrzeć przed siebie. Wiemy, jak wygląda rywalizacja w polu, gdzie na każdej pozycji jest dwóch zbliżonych zawodników. No a w bramce ostatnio no, zrobiła się jednak różnica, bo ty doświadczony, ograny i młodzi, którzy w Ekstraklasie jeszcze nie mieli okazji. Ty jakoś musisz się specjalnie właśnie motywować, czy raczej tego nie potrzebujesz i po prostu robisz to, co robisz i nie potrzebujesz takich nacisków z zewnątrz? To znaczy powiem tak, no u mnie się pod względem właśnie mentalu nigdy nie było tak, że gdzieś tam nie wiadomo czego potrzebowałem, żeby się zmotywować, że na przykład jeżeli widzę, że ktoś jest młodszy, to już odpuszczam. Nigdy w życiu tak nie było i nie będzie, bo czas mi ucieka, nie ma co ukrywać. I wiem, że no, na każdym treningu każda jednostka jest tą istotną, a szczególnie mecz, który tak naprawdę jest obrazem dla trenera, czy w momencie presji i naprawdę ciężkiej sytuacji, czy jestem w stanie pomóc, czy wtedy pękam. Mi się wtedy właśnie wychodzi tak naprawdę bagaż doświadczeń bramkarza, który w tych kluczowych momentach, czasami w beznadziejnych sytuacjach, wychodzi obronną ręką. Pierwszy mecz to zawsze nie wiadomo, po przerwie. ŁKS, sporo zmian, też Piotr Stokowiec miał okres przygotowawczy, żeby pewne rzeczy poprawić. Ty, Konrad, go znasz i czego się spodziewasz po ŁKS-ie Piotra Stokowca w drugiej części sezonu? No, trener Piotr na pewno miał dużo czasu, żeby przygotować zespół przeciwko nam, bo na pewno dostosowuje pod rywala i będzie chciał czymś zaskoczyć, aczkolwiek no my wiemy doskonale i znamy swoją wartość. Mamy to bogatsze doświadczenie właśnie o ten poprzedni sezon i wiemy jak zacząć. Mam nadzieję, że zaskoczymy ŁKS i naprawdę będziemy cieszyli się w poniedziałek wieczorem z 3 punktów i Suzuki Arena ponownie zapłonie. Miłosz, przygotowanie pod takiego rywala jest trudne, no bo wiemy jak ŁKS grał jesienią, a teraz może się zmienić absolutnie wszystko. No na pewno ŁKS może być inną drużyną, ale ja uważam, że jeżeli my zagramy na takim poziomie, na którym nas stać, to nieważne jaka drużyna przyjedzie tutaj na Suzuki Arena, to możemy wygrać z każdym. Tak samo podchodzimy do każdego meczu, jakby to był nasz ostatni mecz. Po prostu tak musimy do tego podchodzić. Rok temu tak podchodziliśmy, utrzymaliśmy się w fajnym stylu i myślę, że teraz każdy zawodnik musi gdzieś usiąść sam w domu i sobie trochę przemyśleć, że jednak każdy chce zostać w tej ekstraklasie, każdy chce grać w elicie i na pewno trzeba się teraz te pół roku bardzo skupić, żeby tą koronę utrzymać, a tak jak też często mówię, powalczyć o te top 10. Cześć panowie. Miłosz, do ciebie pytanie. Po pierwsze gratulacje narodzin potomka, po drugie związane z tym pytanie właśnie, jak śpisz? No dziękuję bardzo. Na razie śpię dobrze, bo mojej żony jeszcze nie ma tutaj ze mną w Kielcach. Jeszcze 2 tygodnie jest w domu, dochodzi po operacji, bo miała cesarskie cięcie. Bardzo żałuję, że ich nie ma, bo nie ukrywam, zakochałem się w tym młodym człowieku. Jest to niesamowite uczucie dla mnie przynajmniej. Codziennie jak się budzę, od razu dzwonię do swojej żony, rozmawiamy, pokazuję mi małego. Na pewno jest mi ciężko, ale wierzę, że za 2 tygodnie już przyjedzie do mnie. Mam nadzieję, że będę dobrze spał, bo mały dziś w nocy budzi się tylko raz na jedzenie. Także nie będzie jakieś to chyba ciężko, nie będzie ciężko to pogodzić z piłką. Na pewno będę pomagał swojej żonie i nie mogę się doczekać, kiedy już do mnie przyjadą. Czyli możemy się spodziewać tego, że będziesz przykładem tego, że to uskrzydla zawodników i nowa twarz jeszcze lepszego Miłosza Trojaka już w poniedziałek. No taką mam nadzieję. Zrobię wszystko, żeby być coraz lepszym piłkarzem dla tego klubu, dla tych zawodników, dla trenerów, bo jestem na dzień dzisiejszy kapitanem i to właśnie kapitan powinien pokazywać takie pozytywne impulsy. Ja z mojej strony będę na pewno cały czas motywował chłopaków,
bo widzę w nich ogromny potencjał i nie chciałbym, żeby został on zmarnowany. Dziękuję. Witam serdecznie. Panowie, pamiętamy dokładnie to, co wydarzyło się w Łodzi. Ten mecz kuriozum, prawda, który powinniście wygrać, a go przegraliście z łódzkim klubem sportowym. Jest taka chęć odwetu, rewanżu, czy zapominamy o tym, co było jesienią i liczy się tu i teraz? Nie, wydaje mi się, że powinniśmy o tym zapomnieć. Cały czas mówimy, że nie patrzymy do tyłu, to co było za nami. Nie mam na to wpływu już w dniu dzisiejszym. Patrzymy tylko do przodu. Mamy 16 meczy, 16 finałów dla nas. Każdy mecz musimy grać z wielką pasją, z odwagą, z determinacją, żeby po prostu te mecze wygrywać i żeby na spokojnie się utrzymać, a potem może jeszcze dalej walczyć o jakieś lepsze cele. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Zapraszamy na Suzuki Arenę, poniedziałek, godzina 19. Bilety do kupienia w wybranych salonikach Kolportera, w sklepie Kibica, a przede wszystkim online. Mamy nadzieję, że licznie będziecie wspierać naszą drużynę w ten poniedziałkowy wieczór. Prawda, panowie? Dokładnie. Zapraszamy dziś wszystkich kibiców. Wiemy, że dla nas, dla zawodników jest to wielka sprawa mieć tak wspaniałych kibiców. Średnia tego sezonu jest bodajże 10 tysięcy. 10 tysięcy na stadionie. My to bardzo czujemy. Czujemy wasze wsparcie i wiemy, że w tamtym roku byliśmy w podobnym miejscu i dzięki też wam, waszemu wsparciu utrzymaliśmy tą koronę i wiem, że teraz mamy znowu wspólny nasz cel, który po prostu spełnimy razem. Konrad, czy chciałbyś coś dodać? Miłosz to spuentował pięknie, także poniedziałek, godzina 19, kibiców, fanatyku, widzimy się na Suzuki Arenie. Do zobaczenia. Pięknie, dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy.